Cześć czołem, Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie, kolejne wydanie Piwnych Okazji. Zaczynamy od Carrefoura, oferta do 3 sierpnia, tutaj Amber Naturalny w nowej puszce za 2,39. Piwa Żywiec, amerykańskie pszeniczne Porter, APA i sesyjna IPA 3,49. Piwo Despacito, nie mam pojęcia co to jest, 4,99. Grimbergeny 4,99, różne rodzaje. Piwa z browaru Szpunt, różne rodzaje 7,99. Browar Cormoran, warmińskie rewolucje i jasne za 3,99. Browar na Jurze, różne rodzaje 3,99. A także piwo Lemberger 3,99, także różne rodzaje. To są propozycje przygotowane przez Carrefour. My w tym momencie przechodzimy do Polo Marketu. W Polo Markecie oferta do 30 lipca. I tutaj mamy Krusowicze Imperial, czyli czeski lager 2,79 przy zakupie 2 butelek. To jeżeli chodzi o Polo Market. My już przechodzimy do Tesco, oferta od 25 do 31 lipca. Tutaj mamy Książęce, Weizen i IPA 3,49. To jest oferta, która obowiązuje do 30 lipca włącznie. Dalej mamy przy zakupie 2 opakowań Miłosław bezalkoholowe IPA 3,50. Tak samo Bawaria bezalkoholowa 3,50 i za 3 zł Birel. To tyle jeśli chodzi o Tesco. My już jesteśmy w Aldim od 29 lipca do 3 sierpnia, czyli od najbliższego poniedziałku. Janusz Moczywąc z browaru Waszczukowe 5,60 za butelkę. Kraft roku 2018. I teraz już jesteśmy w Lidlu. Oferta od 25 do 28 lipca. Tu naprawdę sporo interesujących rzeczy. Browar Wrężel, pszeniczne jasne z mango 5,99. Oczywiście zła grafika od Paradise Pale Ale, któryś raz z rzędu podobny błąd. Jakoś piwa z browaru Wrężel mają szczęście do tych pomyłek. 5,99 za pszeniczne jasne z mango. Dalej mamy browar Gościszewo, Hippies Summer APA 4,79. Piłem kiedyś bardzo, to było podłe piwo, może się teraz poprawiło. Dalej mamy browar Amber po godzinach, Apple Wheat 4,99 za butelkę. Z browaru Kingpin, Simplizy New England Pale Ale 6,99. Z Nepomucena Lemon Summer Ale 6,99. Piaseczyńskie APA 0, bezalkoholowa APA za 5,99. Następnie Sherry Elephant z innych beczek 6,99. A także Hazy Morning z browaru Pinta, także 6,99. Tak to wygląda w tym tygodniu. To wydanie Piwnych Okazji dobiega końca. Ja tradycyjnie dziękuję Wam za uwagę i tradycyjnie życzę udanych zakupów. Tomasz Migdałek, Birofile, vlog o piwie. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach i oczywiście na live'ach. Trzymajcie się ciepło. Cześć!